Twojej okolicy wybudowali kanalizację sanitarną, a Ty nie masz jeszcze przyłącza? Przyjdź do Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Sieradzu. Podpisz umowę na projekt i wykonanie, nie zwlekaj, przyłącz się. Postaw na komfort i ekologię. Szczegóły pod numerami telefonu 43 82 86 262 43 82 86 200. Razem zadbajmy o nasze środowisko. W Sieradzkim Muzeum Okręgowym otwarto wystawę prac wielunianina Daniela Pieluchy, ważnego przedstawiciela nurtu zwanego nadrealizmem polskim. Malarstwo to jest ukłonem w stronę wielkich artystów z przeszłości. Daniel Pielucha wykorzystuje rodzimy krajobraz, przede wszystkim Załęczańskiego Parku Krajobrazowego wraz z jego bogactwami naturalnymi, do interpretowania i utrwalenia jedynej w swoim rodzaju polskiej duchowości, obyczajowości. Jest to taki malarz, właściwie poeta malarstwa, poeta krajobrazu nadwarciańskich tymi swoimi obrazami, że no warto go pokazywać. Ja tylko chcę powiedzieć, że jak on się urodził, bo urodził się w 59 roku. Jak Państwo chyba tutaj z tych katalogów można wyczytać, to wtedy zaczęło się badanie jednej z najbardziej autentycznych wsi nadwarciańskich z tego łuku Warty, mianowicie Załęcza Wielkiego. Powstała cała monografia i tam są te zwyczaje rolne, wszystko hodowlane, tak, ale także masy legend o Górze Świętej Genowefy, o źródle objawienia, o żabim stawie, prawda, gdzie Męciński kazał wszystkie żaby wrzucić, żeby nie budziły jego pierworodnego, na którego tak długo czekał, i tak dalej, i tak dalej. To wszystko się tak przeplata i za każdym razem, no każdy, kto tam jest, jest zauroczony tym miejscem. I myślę, że potrzeba nam takiego pana Daniela, żeby to dla tych, którzy nie mogą dojechać, jak gdyby przedstawiał na swoich obrazach tą piękną poezję nadwarciańskiej ziemi w obrazach, w malarstwie. Daniel Pielucha maluje techniką olejną. Jako zapalony myśliwy nadzwyczajnie potrafi oddać światło poszczególnych pór dnia. Dlatego na wystawie znajdą się zarówno krajobrazy zimowego świtu, jak i letniego popołudnia. Znajdziemy tu też odniesienia do wierzeń słowiańskich, mitologii rzymskiej, greckiej, ale też do kultury zakopiańskiej. Ja jestem myśliwym. Chodzę na polowania. Ale nie zabijam zwierząt, albo bardzo mało. Szkodniki głównie. I z reguły to są takie wyjścia albo nocne, kiedy się pilnuje na przykład upraw kukurydzy, albo o świcie, kiedy się gdzieś trzeba zasadzić na ambonie. I każdy, kto tego doznał, wie, że inne jest światło rano, inne jest o zmierzchu i jest cieplejsze. I to wykorzystuję w obrazach też. A że tu spotykamy się akurat na tej wystawie, gdzie pokazuję część takiej swojej twórczości łowieckiej, jak to nazywam. To są te motywy ze zwierzętami w polskim pejzażu. A to też pozwoliłem sobie na takie całe spektrum tego i światła, i pór roku, bo jest i zima, watacha wilków gdzieś tam zamieci. Chociaż nie tylko tu nad Wartą, bo tam są bory, Puszcza Borecka i żubry. U nas tego już nie ma nad Wartą. Według znawców malarstwa Daniela Pieluchy nie da się zaszufladkować. Nie jest to typowy surrealizm, który w założeniu odcinał się od dziedzictwa. W efekcie mamy tu zarówno realizm i to ten klasyczny, czerpiący prawdziwie z czaru natury, ale też fantastykę, baśń, czasem drastyczną i zniekształconą. Jak na obrazach Hieronima Boscha. Można powiedzieć, że artysta mruga okiem do Malczewskiego, Chełmońskiego, ale przede wszystkim odnajduje własną, niepowtarzalną niszę. Bo nadwarciańska kraina jakby prosiła się o artystyczne uwiecznienie. To jest taka wewnętrzna potrzeba w człowieku, żeby zatrzymać, jak gdyby no, utrwalić ten obraz, który akurat widzimy. Warto znać rodzimą twórczość, bo to właśnie ona pozwala nam rozumieć naszą tożsamość. Wystawę Daniela Pieluchy będzie można oglądać do 30 kwietnia w Sieradzkim Muzeum Okręgowym.